Siemano, a jak wam powiem, że to wcale nie koniec zmian i tych zmian będzie o wiele, wiele więcej? Pokażę wam dzisiaj przykładowe obrazki wyciągnięte z klienta gry. Tak, te już widzieliście, dlatego je dałem na początku. Ale część po prostu dam dalej, byście zobaczyli, jak ta gra może wyglądać. To nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale to coś związanego jeszcze z nową mapą, bo tych map tak naprawdę będzie jeszcze kilka. Powiem tak, niektóre znalazłem po prostu już na serwerach i to akurat jest w Metin 2 w kliencie. Jak ktoś się dobrze wrzuci w niego, to zobaczy bez żadnego problemu. Ja może tam się nie znam na wyciąganiu plików i tak dalej, ale potrafię to wrzucić do właśnie programu i takie rzeczy po prostu tam są. Typ, nie wiem co to jest, Urkhai Ork, coś w tym stylu. To jest nowa zbroja, już może ją gdzieś tam widzieliście, chyba na forum ktoś wrzucił nawet. To jest wiedźma, kolejna, a to już lodowe potwory, te co są właśnie w piekle, czyli nie wiem co, piekło zamarznie. Ja mam nadzieję, że to będzie wszystko bardzo szybko dodane do PL-a i powiem wam tak, to wcale nie privy są najlepsze, bo z privów wszystko jest ściągane, wiecie skąd? Podpowiem wam, mała podpowiedź, właśnie z PL-a i z Metina od Imiru. Przykład. Dobrze wyglądające moby właśnie są zaciągnięte z tego oto Metina. O, powiem wam, że jak ja zobaczyłem większość potworków, to tak się zastanawiałem, kurczę, albo to są wierzchowce, albo nowe pety, albo coś. Ale to na przykład jest nowy potworek właśnie lodowy, przeciwieństwo tych, co teraz testujemy na beta teście. I powiem wam tak, ja coś czuję, że Metin2.pl nie podda się tak łatwo. I Metin 3, czyli to Rise of Metin, to wcale nie jest jakiś wymysł GF-u czy kogokolwiek. Więc to jest po prostu stara ekipa Imiru, która jest po prostu do bani. Potrafią tylko zrobić, ale już naprawić to naprawdę im ciężko. Przykład mieliście Metina, który przez 3 czy 4 lata, dopóki Webzen go nie kupił, nie miał praktycznie żadnych fajnych dodatków czy jakichś tam innych rzeczy. Po prostu był zaniedbany jak diabli. A tu widzicie, poprzednio widzieliście pieska, który będzie prawdopodobnie na Halloween dodany i tutaj nowy strój i nowe dynie tak naprawdę. Tu kolejne potwory. To z Piratów z Karaibów mi się wydaje. A tą zbroję już widzieliście. Czyli się zdublowała mi po prostu. No nic. A to nowy wierzchowiec. Tak samo jak ten konik ognisty. I tu kolejny wierzchowiec. Więc jest ich całkiem sporo, tych obrazków. Jak będę miał więcej, to rzucę. A to... ja myślę, że to będzie kościany smok czy coś w tym stylu, dlatego też zostawiam wam z tą myślą. Jak myślicie, uda się utrzymać PL-a przy życiu? Ja myślę, że się uda. Ilu będzie graczy, to tylko zależy od nas. I myślę, że to by było na tyle. Do zobaczenia i trzymajcie się i piszcie, co sądzicie o tych SS-ach, które są na dosyć bardzo podobne do tego, co już mamy w nowej treści i jakieś kolejne poziomy kolejnej nowej treści. No, tak bym to ujął. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i pa, pa. I piszcie, co o tym sądzicie.